Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Mace, a dzisiaj przedstawię Wam już drugi etap stworzenia gry dla Roya. Przepraszam, że tak długo musieliście czekać, ja już nieco trochę zapuściłem ten projekt. Miałem ostatnio dużo pracy i już jeśli miałem trochę wolnego czasu, to już sobie wolałem coś zagrać, niż tworzyć ten cały projekt. Ale co nieco w międzyczasie zrobiłem. Zaraz odpalę programik, już go nie odpalałem od paru dni. Już sam nawet nie pamiętam za bardzo, co ja tam zrobiłem. Ale zaraz się okaże. No szybciej, szybciej. Już mam odpalany jakiś czas i... Okej. Startuję. Aha. Czemu mi to zmaksymalizowało? Dobra. Co my tu mamy? Odpalmy sobie grę. Coś nie do końca. Aha, dobrze, jesteśmy w grze. Jak widać, zrobiłem latarkę. Zrobiłem światło latarki. Dodałem dźwięk jakiś. Dodałem trochę drzew, spalony dom i ten posąg na górze. Ale największym moim takim osiągnięciem teraz to chyba dodanie tej całej latarki, bo z tym było chwilę roboty. Jak się to prezentuje w tym momencie. Jak widać niestety, o, tu właśnie na tym nie napracowałem przez ten czas. I tak to się tak rozprezentuje. Jest chyba całkiem nieźle. Jak widać, latarka działa bardzo dobrze. Porusza się zgodnie z wskaźnikiem myszy, z kursorem. I tak samo światło się przesuwa. Myślę, że jest odpowiedniej mocy, odpowiedniego rozmiaru. Dobrze, może przejdźmy w widok projektu. Scena. Jak się prezentuje teraz scena. Przejdźmy do naszej całej postaci. Chwilka, może ją znajdę ją. Dobrze. Troszkę mało widać, może z tej drugiej strony pokażę. Tak jest, tak to jest widoczne ze strony projektu. Mamy przyczepioną latarkę do naszej postaci. Jak widać tutaj w hierarchii jest nasza postać. Do naszej postaci mamy przyczepioną kamerę, a dopiero do tej kamery jest przyczepiona latarka. Dzięki temu razem z kamerą porusza się nasza latarka. I tak. I właśnie, żeby było światło, poruszało się zgodnie z latarką, do naszej latarki przymocowane jest właśnie oto światło. I tak, tutaj w inspektorze mogę sobie dostrajać różne opcje związane z tą latarką. Rozmiar, choćby intensywność światła. A myślę, że to, co było ustawione mniej więcej w tym miejscu, jest dobrze. Tutaj właśnie jest ta cała teksturka światła. Możemy ją zmieniać. Zmienimy teraz. Aha, bo ja otworzyłem. No tak. Prefer. Tutaj musimy wybrać. To będzie widoczne, widać. Teraz efekt zmiany tekstury światła. Ale myślę, że to najbardziej pasuje do latarki. Już może zmniejszę rozmiar. Tak, te światełka warówki to właśnie jest ogień, który jest niewidoczny w projekcie. Aha, i tak, właśnie bardzo ważne, że dodałem też muzykę. Chwileczkę właśnie. Jak słychać, jest już muzyka, taka trochę horrorowa muzyka. A gdy podejdziemy do czaszki, powinniśmy słyszeć śmiech. O, jest śmiech. Nie wiem, czy jest to do końca słychać na nagraniu, ale ja to tutaj dosyć dobrze słyszę. Nagranie jest dosyć cicho, jeśli porównać mikrofon.
Także tutaj zbyt długo nie zrobiłem w tym czasie. No ale... Cóż... Aha, i chyba tej góry całej nie było właśnie jeszcze w poprzednim nagraniu. Nawet nie pamiętam, czy ona była, czy nie. Aha, zlikwidowałem most. Jak widać, mostu już nie ma. Muszę dodać jakiś inny most. Tamten nie miał tekstur i miałem z nim problem. Bo i bez tekstur nie będę wstawiał. A tekstury się nie chciały nałożyć, a jak się nakładały, to nie tak jak chciałem. Może przejdźmy do tej góry. Chętnie bym naszą postać tam przeniósł, ale najpierw przejdźmy tam. Zobaczmy cały projekt od góry. Tak się teraz świat prezentuje. Widzicie, zapomniałem w ogóle, że ja tą górę zrobiłem. I tak, chcę zrobić tutaj krętą ścieżkę dookoła tej góry, prowadzącą aż na sam szczyt, a po drodze na tej ścieżce jakieś przygody, żeby... Co to za dźwięk? Sam nie wiem. Aha, to jest Scary Music, czyli ta muzyka, co leci w tle. Dlaczego ona jest tu ustawiona? Już nawet nie wiem. Dobrze, może przenieśmy naszą postać w tamto miejsce koło góry, żeby zobaczyć, jak ona wygląda z perspektywy gracza. Powinno być dobrze? Tak. Jak widzimy, jesteśmy przy tej górze. Na szczycie tej góry będzie bardzo ważny obiekt, który będziemy musieli zdobyć. Bo jeszcze właściwie mam z nim sporo roboty, trzeba tą całą ścieżkę wydrążyć. No ale tylko z nią, na całym świecie jest tu pełno roboty, bo to jeszcze pustka. No ale cóż, myślę, że to byłoby na ten odcinek. Ja się będę brał do roboty i kontynuował pracę. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie. Cześć!